Hejka, witam Was bardzo serdecznie. Wracamy do komputerów dla widzów. I w ostatnich tygodniach tych komputerów było sporo, jednakże większość z nich, jakie składałam dla widzów, były w takich budżetach wyższych, czyli 10, 15, nawet 18 tysięcy złotych. Więc z takich drogich komputerów nie chciałam docelowo nagrywać odcinka, dlatego że wiem, że największe zapotrzebowanie właśnie na takich osób, które składają sobie nowy komputer stacjonarny, jest w niższym budżecie, czyli załóżmy te 5-6 tysięcy złotych, czasami niżej. I najwięcej osób jest chętnych, żeby właśnie takie zestawy w takiej kwocie składać. Więc zaprezentuję Wam dzisiaj te dwa zestawy, czyli dwa komputery stacjonarne na pierwszy rzut oka, które wyglądają tak samo. No i w zasadzie można powiedzieć, że te komputery są takie same, dlatego że tutaj różnic wydajnościowych praktycznie żadnych nie można zauważyć. Są takie drobne różnice, o czym powiem za chwilę. Na początek omówmy wymagania od tego komputera, ale także budżet. Komputery oba trafią dla dwóch braci z Poznania i oni właśnie powiedzieli, że tylko i wyłącznie liczy się dla nich wydajność pod gry, a nie jakieś tam LEDy, RGB, choinka, chłodzenia wodą, żeby było jak najwięcej bajerów. Nie. Tutaj skupialiśmy się tylko i wyłącznie na wydajności. No i też właśnie, żeby te komponenty były dobrze wentylowane, no bo nie ukrywajmy, można wybrać obudowę, gdzie tutaj ten front jest zabudowany, ale zdecydowanie lepiej po prostu zawsze myśleć o takiej obudowie przewiewnej, gdzie mamy też pewność, że po prostu wpływa to na niższe temperatury procesora i karty graficznej. Więc w obu przypadkach tutaj widzicie front tej obudowy. Jest to właśnie Fractal, producent ze Szwecji. Jest to model Pop-R. No i ta, można powiedzieć, ta obudowa nadaje się tylko i wyłącznie do chłodzeń właśnie powietrznych, czyli tutaj widzimy też od razu, że w tych obu komputerach jest Fortis 5, jest to chłodzenie no znane dobrze, bardzo dobrze znane wcześniej od Silentium PC, teraz od producenta Endorphi, gdzie jest to oczywiście polski producent, ale który już też sprzedaje swoje produkty za granicą, dlatego ten właśnie Silentium PC przerodziło się w Endorphi. No i to chłodzenie jest w niskiej cenie, ponieważ bodajże tylko 189 zł, no a jednak zapewnia wystarczająco niskie temperatury dla tego procesora, o czym też za chwilę, bo temperatury też oczywiście przetestowałam. Wspomniałam, że te obudowy Fractal Pop-R są dobre właśnie pod chłodzenia powietrzne, a nie pod chłodzenia wodne. Dlatego, że zauważcie, że u góry jest mała przestrzeń na chłodzenie wodne, czyli w teorii producent mówi, że da się zamontować. Jednakże wszystkie obudowy, które mają właśnie chłodzoną sekcję, u góry jest radiator na płycie głównej, no to już to chłodzenie widać, że będzie wadziło od razu, ten radiator z wentylatorami, o właśnie radiator na płycie głównej, więc będzie to kolidowało, przez co zostaje tylko kombinowanie jakiegoś umieszczania radiatora na przodzie obudowy, co też na przykład nie jest dobre, bo zauważcie, że tutaj karty graficzne są naprawdę długie i wtedy też nawet nie wiadomo, czy w przypadku jeszcze może dłuższej karty graficznej, czy nie kolidowałoby to z chłodzeniem wodnym, które jest umieszczone na froncie z kartą graficzną, więc zdecydowanie, jeśli ktoś myśli o tej obudowie Fractal Pop-R, no to tylko i wyłącznie tutaj patrzyłabym na chłodzenia powietrzne. Procesor, jaki jest umieszczony pod właśnie Fortisem 5, czyli pod tym chłodzeniem powietrznym, w obu tych komputerach został wybrany procesor od AMD, czyli Ryzen 7600X. I tutaj ja docelowo wybrałam ten procesor. Ja właściwie wybrałam wszystkie te podzespoły tutaj, dlatego że ten procesor jest, uważam, najlepszym wyborem właśnie w okolicach 5-6, okolice 7 tysięcy złotych. Dlaczego? Ano dlatego, że ten procesor jest już na nowej platformie pod M5 socket, czyli na tych płytach głównych od AMD, czyli B650 chipset, ale także X670. Właśnie to są, uważam, płyty najbardziej przyszłościowe pod kilka generacji procesorów, więc w momencie, kiedy składacie taki zestaw komputerowy za 6,5 tysiąca złotych i macie tutaj już taką płytę, jaka jest tutaj, czyli B650, to można powiedzieć, że w takim momencie już budujecie przyszłościowy zestaw pod przyszłe ulepszenia procesorów. Czyli na przykład tutaj w tym momencie jest, tak jak mówię, Ryzen 7600X, 6 rdzeni, 12 wątków. Wydajny taki procesor typowo pod gry. I właśnie ten procesor, załóżmy za rok czy za dwa, będzie można wymienić na coś, co wyjdzie najnowszego pod socket M5 za ten rok czy dwa lata. A wiadomo, że AMD lubi zaskakiwać, ponieważ przypomnijmy sobie socket M4, który był wspierany kilka lat, kiedy wydawało nam się, że już tam zostały zakończone, chyba tam najwydajniejszym procesorem był pod M4 do swojego czasu 5950X. No i nagle AMD wypuściło te procesory z 3D V-cache'em i nagle pojawił się 5800X 3D, które
okazał się, że też jest wspierany pod M4, wystarczyło zaktualizować BIOS i on nawet dorównywał wydajnością, a nawet prześcigał wydajnością i9-12900K. Więc naprawdę, jeśli chodzi o AMD, no to mam wrażenie, że tutaj po prostu są to takie zestawy wspierane przez dłużej, wiele lat, no i też umożliwiające przyszłe ulepszenia procesorów, jakby na przykład ktoś chciał, więc nie będzie żadnego problemu, żeby tutaj któryś z tych dwóch braci, jak będzie chciał cośkolwiek ulepszyć za rok, dwa czy kiedyś, to po prostu sobie wymieni procesor na najwydajniejszy, potem piątkę i wtedy wystarczy właściwie wymontować ten procesor, który tutaj jest, ale wcześniej zrobić aktualizację BIOS-u, chociaż nie jest to konieczne, bo oczywiście na płycie głównej też jest ten przycisk od flaszowania BIOS-u. Można to robić bez procesora. No i wtedy po prostu wkładamy do gniazda, do soketu nowy procesor pod M5, który kupiliście i to wszystko. Cieszycie się tutaj jakimś tam najwydajniejszym procesorem, czy po prostu ten, który odrobinę lepszy znajdziecie od tego, który w tym momencie tutaj jest. Płyty główne, no właśnie, powiedziałam, że tutaj w obu tych komputerach jest chipset B650 i tak jest, tylko że tutaj te komputery się odrobinę różnią właśnie płytą główną, dlatego że jeden z braci powiedział, że będzie korzystał z internetu po kablu i właśnie widzę, że to jest ten zestaw, a tutaj jest, padła prośba, żeby właśnie było Wi-Fi i Bluetooth, więc są to płyty obie od Asroka, dlatego że płyty od Asroka wypadają najlepiej, jeśli chodzi o cena płyt głównych pod AMD, ale także to, co oferują, dlatego że tutaj zobaczcie, że ta płyta jest w pełni zabudowana, ma wszystko chłodzone radiatorami na sekcji, też są radiatory pod M2. Co prawda w tej płycie głównej B650 Pro 4 jest tylko jeden radiator na M2, ten pod procesorem, tutaj jest tego więcej, czyli mamy jeden pod procesorem, jeszcze ten długi tutaj na dole, gdzie też można dołożyć sobie jeszcze dodatkowe dyski pod M2. Więc tak czy siak, podsumowując, mamy tutaj te same chipsety obsługujące te same procesory pod M5. Mamy tutaj w obu zestawach procesor 7600X. Jedyna różnica właśnie to są płyty główne, czyli jeśli byście chcieli na przykład zestaw z Wi-Fi i Bluetooth, no to możecie wybrać tą płytę główną. I jest to B650 Riptile Wi-Fi od Asroka, a tutaj jest B650 Pro RS. Nie Pro RS, to jest B650 Pro 4. Pro RS to jest chipset X670 z Asroka, który też możecie oczywiście wybrać, ale wtedy trzeba dołożyć jeszcze 300 zł. Co do ramów, sytuacja jest obecnie taka na rynku, że naprawdę DDR5 są tanie. Jeszcze kilka miesięcy temu za DDR5 trzeba było liczyć 32 GB oczywiście, jakieś 900-800 zł. W tym momencie takie kości możecie dostać za chyba, one były 480 zł, coś takiego, więc naprawdę cena niewielka. Jeszcze do niedawna za tyle się po prostu płaciło za DDR4. Przechodząc do zasilaczy i na sam koniec karta graficzna. Zasilacze, najpierw w ogóle składam komputer, chyba najpierw wybieram części do tego komputera, kiedy ceny były niższe odrobinę. I wtedy tutaj do tego zestawu trafił zasilacz, już Wam pokazuję. Trafił zasilacz od Cooler Mastera. Jest to 750 W, zasilacz z certyfikatem Gold i w pełni modularny. Więc można powiedzieć, że w tym zestawie odrobinę lepszy jest zasilacz, dlatego że no tutaj Cooler Master po prostu ma lepsze specyfikacje. Natomiast tutaj do tego komputera trafił właśnie zasilacz od Deepcoola. Niestety budżet już był na granicy, więc na ten zasilacz lepszy, czy jakikolwiek lepszy z certyfikatem Gold, który byłby w pełni modularny, już nie starczyło do tego zestawu, zwłaszcza, że tutaj też jest droższa płyta, bo ma Wi-Fi i Bluetooth, więc tutaj trafił zasilacz od Deepcoola. I też jest to 750 W, więc mocy tutaj nie zabraknie. Natomiast certyfikat jest niższy, jest to certyfikat brąz, jest też krótsza gwarancja. A, no i oczywiście jest to zasilacz niemodularny. Czy to jakoś przeszkadza? No można powiedzieć, że nie jest zbędne, bo zobaczcie, tutaj piwnica jest cała zabudowana, więc tych przewodów tak naprawdę nie widać. W zależności, czy one by tam były, czy nie, modularny, niemodularny, nie przeszkadza to w niczym. Więc akurat tutaj jakkolwiek nie robi to żadnej różnicy, czy zasilacz jest modularny, czy nie. No natomiast certyfikat jednak jest lepszy właśnie w tym zestawie. W obu tych komputerach też trafił dysk 1 TB i zamontowałam je oczywiście pod samym procesorem, pod tym największym radiatorem, żeby też on był jak najlepiej chłodzony. Jest to zasilacz od Lexara, NM800 Pro, jest to taka najwyższa wersja od Lexara, dlatego że tutaj mam aż prędkość odczytu 7500 MB na sekundę, więc ogromne prędkości, ale też od razu uprzedzam, że te Lexary mocno się grzeją, więc jeśli nie macie radiatora,
do chłodzenia dysku M2 na waszej płycie głównej. Jak chcielibyście taki dysk kupić, no to po prostu ten dysk się zagotuje podczas grania. Ja na tak grubych radiatorach, które tutaj są, i takim dysku, właśnie takich wysokich prędkościach, to nawet te temperatury dysku podczas grania widziałam, wynosiły 60 parę stopni, więc dużo. Zwłaszcza, że tak jak mówię, tam jest termopad i dość gruby radiator. No i przechodząc do karty graficznej, bo powiedziałam, że tutaj są różnice. Czemu nie wybrałam takiej samej karty graficznej w obu zestawach? Dlatego, że ten, tak jak mówiłam, komputer był kilka dni składany wcześniej i wybierane do niego były podzespoły kilka dni wcześniej, kiedy ceny były niższe. Nie była to jakaś ogromna różnica, ponieważ 200-300 zł, ale w budżecie 6,5 tysiąca zł, kiedy liczy się każde 100 zł, żeby jak najlepiej coś dobrać wydajnościowo, no to ta różnica już jest spora. Więc w tym zestawie jest Radeon RX 6800 XT. I tutaj jest od producenta XFX. I zobaczcie w ogóle, jakie te karty graficzne są duże, 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 masywne. Nie jest to jakiś RTX 4080, 4090, żeby to były takie gabaryty. A jednak tutaj w przypadku karty od AMD, właśnie Radeonów, tych topowych, no to zobaczcie, że mimo wszystko te karty są sporych gabarytów. Oczywiście są jeszcze lepsze AMD Radeony, tak? Z poprzedniej wersji, ten na przykład 6900 XT, 6950 XT, czy nawet te najnowsze 7900 XT, XTX. Natomiast to jest poprzednia generacja, a mimo wszystko te karty naprawdę są solidnie wykonane i spore. Patrząc tylko i wyłącznie na czystą wydajność, nie biorąc pod uwagę ray tracingu, są to karty, które najwydajniej wypadają. Czyli w momencie, na przykład, tak jak tutaj, ja przetestowałam jedną moją ulubioną grę, o czym za chwilę, no to właśnie tutaj wydajność naprawdę jest ogromna. Dlatego te karty od AMD naprawdę w tym budżecie wypadają świetnie, pod warunkiem, że nie jesteście jakimiś fanami ray tracingu, bo wtedy celowałabym jednak w kartę od NVIDII. Jednakże dużą zaletą, że jest to karta od AMD, jest duża ilość VRAM-u, ponieważ te karty w tym budżecie posiadają aż 16 GB VRAM-u, więc jest to taki zapas, można powiedzieć, VRAM-u na kilka następnych lat. No właśnie, możecie się zastanawiać, czemu tutaj właśnie ASRock, tutaj inny producent, a no dlatego, że tak jak mówię, różnica w cenie. Ta karta była tańsza, po paru dniach ona podrożała i wtedy taniej opłacało się wziąć już ASRocka, żeby zmieścić się w cenie. Poza tym ASRock no, ma swoje zalety, na przykład to, że tutaj jest takie podświetlenie na pasku Phantom Gaming, które oczywiście można wyłączyć, więc nie jest to coś, co będzie cały czas przeszkadzało, jeśli ktoś nie lubi światełek. Tutaj nie ma podświetlenia żadnego, jest taka bardziej czarna, stonowana stylistyka karty graficznej. Obie te karty są długie, obie te karty graficzne nie mają żadnych problemów z temperaturami, no i obie te karty graficzne niestety trochę piszczą cewki. No i niestety, jak to w kartach AMD przystało, piszczą cewki zarówno w tej wersji, jak i w tej od ASRock, chociaż mam wrażenie, że w tej od ASRocka głośniejsze są. Tutaj są prawie niesłyszalne, nadal je słychać, pod oczywiście pełnym obciążeniem, więc cewki w kartach AMD Radeonach słychać praktycznie zawsze. Korzystam z kart AMD Radeon też od kilku lat i obie moje karty, które posiadałam i które gram do dzisiaj, co noc, no to też bardzo mocno piszczą, zwłaszcza ten referent, który mam w tym momencie. No ale trudno, jakby nakładam słuchawki i tego nie słyszę, tak? W spoczynku znowu też tych cewek nie słychać, bo tylko karta piszczy pod obciążeniem. Więc jakby nie jest to jakiś wielki problem, że cewki piszczą, zwłaszcza, że nawet w tych wszystkich wydajniejszych kartach od NVIDII też te cewki piszczą, ludzie się skarżą. Natomiast no, należy to zaznaczyć. Dużo ludzi ostatnio chce składać komputery pod CS2, który wychodzi. W tym momencie mamy CS Global Offensive. Niedługo wychodzi ten Counter-Strike 2, na którego każdy czeka. Pierwotnie miała być ta premiera teraz już w te wakacje, ale z tego co słyszałam, Valve właśnie przerzuciło tą premierę do grudnia, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że ten CS też już niedługo wyjdzie, bo ja cały czas ostatnio gram w CS-a co noc. Właśnie jeden z tych komputerów, ten z kartą ASRocka, wzięłam, podłączyłam tutaj w moim studiu, zainstalowałam CSGO, żeby zobaczyć, jaka jest czysta wydajność po prostu na takim komputerze, jakbyście taki sam chcieli złożyć w CSGO. Przetestowałam też oczywiście temperatury podczas grania. Jeśli chodzi o FPS-y, no to tutaj zanotowałam okolice 400, 500, 600 FPS w zależności, zawsze jest to w CS-ie po prostu zależne od mapy, ale także od spotu na mapie, od miejsca na mapie, gdzie jesteście. Dlatego, że na przykład na jednym miejscu w CS-ie, na jednej mapie, na przykład T-spawnie macie załóżmy 600 FPS, a już na środku mapy jest załóżmy 480, więc to wszystko zależy. Natomiast cały czas takie przeciętne FPS, jakie widać tutaj, no to jest okolice 500 FPS-ów, 400, 500, 600, można powiedzieć taki zakres, więc naprawdę bardzo duża wydajność, zwłaszcza, że jest to komputer tutaj za 6,5
tysiąca złotych, który umożliwia przyszłe ulepszenie jakkolwiek tego procesora, tak jak mówiłam, pod socket M5. Teraz niektórzy mogą się zastanowić, czy taki Fortis 5 sobie radzi z procesorem 7600X podczas grania. No właśnie, podczas grania, kiedy mamy to najwyższe taktowanie tego procesora, to tutaj temperatury, jakie zanotowałam, najwyższe w jednym momencie to 72 stopnie, więc całkiem mało, dlatego że jest to chłodzenie powietrzne w bardzo niskiej cenie 189 zł. I temperatura 72 stopnie, jakkolwiek nie jest wysoką temperaturą podczas grania. W spoczynku temperatura sięga 38-40 stopni, więc podczas na przykład typowych takich prac, przeglądarka, internet, temperatury już są w ogóle niskie. Co do temperatury jeszcze zobaczmy karty graficzne. Ja tutaj sobie zerknę w screena, jakiego zrobiłam. Temperatura karty graficznej w CSGO. Wiadomo, że CSGO nie używa 100% wydajności karty graficznej. I tutaj temperatury najwyższe, jakie zanotowałam właśnie na tym roku, bo na tym komputerze testowałam CES, no to jest 57 stopni. Natomiast jest cały czas rzucane do 50 stopni, no to temperatury w ogóle bardzo niskie, tutaj w ogóle nie ma czym się martwić. Natomiast ten hotspot, czyli najgorętszy punkt na karcie graficznej, czyli tak zwana w HW info temperatura złącza pamięci, no to tutaj jest 71,6 stopni Celsjusza, więc nadal bardzo nisko. Generalnie co do tych kart graficznych nie ma co się bać o temperatury, są to karty, ja sama posiadałam właśnie model bardzo bliźniaczy, bo miałam nieco słabszy RX 6800, też 16 GB RAM, gram na tej karcie prawie 3 lata, chociaż nie miałam żadnych problemów z temperaturami, mimo że miałam referenta bardziej zabudowanego, mniejszego, i tam nie miałam problemu z temperaturami, tym bardziej tutaj nikt się nie powinien martwić, są to karty masywne, spore, same gabaryty tej karty, no widać, że tutaj jest co chłodzić. Także w tym filmie to wszystko, ja linki do tych obu komputerów, które tutaj widzicie, które zaprezentowałam, właśnie umieszczam w opisie pod tym filmem, czyli wszystkie linki, jak ktoś by chciał złożyć dokładnie taki sam komputer, podrzucam linki właśnie w opisie do tych podzespołów. Tymczasem też zapraszam do odwiedzania mojego Instagrama i Facebooka Sandra M. Zobaczcie, zerknijcie, informuję tam o nowych filmach czy jakichś tam gadżetach, które do mnie przyjeżdżają. Ja też zachęcam do zostawienia subskrypcji u mnie na kanale, dlatego że będzie już niedługo kilka ciekawych materiałów i fajnie byłoby, żebyście ich nie przegapili. Będzie jedna premierowa budowa jednego producenta w niestandardowym kolorze. W ogóle takiego koloru jeszcze nie składałam nigdy. No i druga rzecz, którą właśnie patrzę tam z tyłu za kamerą, chłodzenie wodne premium, klasy premium producenta, który dopiero też wchodzi do Polski. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się sprawowało. No i też kilka innych, właśnie mam takich pomysłów na ciekawe materiały. Tymczasem to już wszystko, nie przedłużając, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i cześć!